kolejna odsłona firma dobrze zarządzana, jednocześnie też samorząd dobrze zarządzany. W tym roku również złoty medal rynku inwestycji został wręczony. Oceniam bardzo dobrze, coraz więcej podmiotów, coraz więcej inwestycji się w Polsce realizuje, coraz więcej podmiotów dostało dzisiaj nagrody, coraz więcej samorządów dobrze wykorzystuje środki unijne i jest warto, jest co nagradzać, jest co pokazywać. Krótkie podsumowanie dotychczasowych edycji. Oj, kilkadziesiąt laureatów, dzisiaj 17 liderów w swoich branżach. Myślę, że firmy, które dzisiaj dostały statuetki, nie mają się czego wstydzić, tak? Mogą świetnie mogą funkcjonować na rynku polskim, ale myślę, że i rynek europejski jest dla nich otworem. Który dzisiaj podsumowuję? W tym roku do programu zostało nominowanych ponad 100 podmiotów. Wśród laureatów wyłoniliśmy łącznie 17 firm i samorządów. Jest mi niezmiernie miło, że będę mógł przedstawić Państwu wszystkich laureatów. Szanowni Państwo, rozpoczynamy uroczystą ceremonię wręczenia nagród Firma Dobrze Zarządzania. O wręczenie nagród chciałbym poprosić wydawcę i redaktora Naczelnego Magazynu Gospodarczego Fakty i Rynek Inwestycji, pana Mariusza Gryżewskiego. Poproszę o gorące brawa. W dzisiejszych czasach zarządzanie firmą to jest tak jakby zarządzanie żywym organizmem, mechanizmem, który można powiedzieć, dobry mechanizm musi być odpowiednio naoliwiony, tak samo jak dobry organizm musi być dobrze na przykład nawodniony, spełniać wszystkie kryteria. Tak samo jest w biznesie z firmą, organizacją, która posiada różnego rodzaju działy i każdy z tych działów musi być odpowiednio zarządzany. Ta nagroda jest dla naszego Centrum Medycznego naprawdę dużym wyróżnieniem. Jesteśmy firmą, która jest cały czas na etapie rozwijania się i takiej ekspansji. Na dzisiejszym rynku przede wszystkim jakość, zarówno usług, jak i towarów oferowanych klientom i w zasadzie przede wszystkim jakość, ze względu na to, że rynek przesycony jest różnymi rodzajami usługami i w tym zakresie trudno konkurować, jeśli chodzi o kwestię wyboru usługi, ale zawsze można konkurować, jeśli chodzi o kwestię jakości. To jest bardzo miłe wyróżnienie. Tak, po prostu przyjemnie. Bardzo dobrze, no jest to zawsze sympatyczna uroczystość. No, każdy pracuje oczywiście dla pieniędzy w biznesie, ale również dla takich chwil, bo one są bardzo przyjemne i każdy cieszy się, że jest w jakiś sposób dostrzeżony i doceniony. Wyróżnienie i podziękowanie dla w sumie wszystkich pracowników, którzy pracują w naszej firmie, no bo gdyby nie nasi pracownicy, tej nagrody by nie było. Trudno mi powiedzieć, jak się czuję, ale jestem bardzo tym faktem zaskoczony i czuję się bardzo wyróżniony, ponieważ Instytut jest nie jednostką, która prowadzi działalność typowo ekonomiczną, ale badawczo-naukową, która pomaga wielu firmom z branży rolno-spożywczej. Instytut jest właścicielem trzech spółek. Nie Skarbu Państwa, naszego, jesteśmy 100% właścicielem spółek, które produkują, ale i hodują, czyli tworzą postęp biologiczny, czyli my pomagamy im w tym, żeby ten postęp biologiczny uzyskać i transferujemy go przez swoje spółki do sektora gospodarczego, czyli do polskiego rolnictwa. Nie spodziewaliśmy się czegoś takiego, także zaskoczenie i przyjemnie nam, że ktoś to docenił. Wprowadziliśmy akurat niszowy produkt w regazyfikacji gazu, także staramy się tutaj być liderem w tym, w czym działamy w tym obszarze.
wielkie wyróżnienie, bo to jest jednak 30 lat samorządności w Polsce, które ten rok się dopiero w tej chwili rozpoczął. Dla mnie to również to podsumowanie tych 9 lat pracy dla mieszkańców, docenienie tego, że w jakiś sposób gmina Brwinów się zmienia, wyróżnia, bo przecież magazyn gospodarczy Fakty to jest jednak jedno z większych czasopism publikujących na rynku właśnie takim gospodarczym, usługowym i samorządowym. To chciałbym podziękować akurat tutaj wszystkim tym, którzy wytypowali gminę Iława do kolejnego tego tytułu Samorząd Dobrze Zarządzany. No przede wszystkim jest to bardzo duża na pewno satysfakcja z tego, co się wykonuje, tym bardziej, że ja już jestem wójtem 6. kadencję, czyli to też pokazuje, że gmina w dalszym ciągu bardzo dobrze się rozwija, inwestuje, przede wszystkim też i w mieszkańców. No i na pewno jest bardzo duża satysfakcja z tego, że ktoś to docenia. Droga Pani, jestem samorządowcem od niedawna. 9 kwietnia zostałam powołana przez naszego burmistrza. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, dla mnie i dla gminy, że mogę odbierać taką statuetkę i przekazać panu burmistrzowi. Z samorządem naszym gminnym Suskim jestem związana od lat, może nie w jednostce, bardziej jako społecznik, bo przez wiele lat pełniłam funkcję prezesa w lokalnym stowarzyszeniu i współpracowałam i z burmistrzem, i z samorządem, więc to jest wyróżnienie dla samorządu, że samorząd współpracuje też z organizacjami pozarządowymi, a teraz mogę z drugiej strony też wspierać i organizacje, bo oczywiście nie zrezygnowałam z członkostwa w stowarzyszeniu, dalej wspieram je. Jestem członkiem, już nie prezesem, bo przez wiele lat pełniłam funkcję prezesa. To jest ogromne wyróżnienie dla naszego samorządu. Hodowla roślin jest firmą, która produkuje materiał siewny i takie nagrody są dla nas bardzo ważne, gdyż umacniają naszą pozycję na polskim rynku. My działamy nie tylko na polskim rynku, ale także w krajach ościennych. Także wysyłamy materiał siewny głównie do krajów na wschodzie.